Witam widzów Telewizji Pomerania w kolejnym odcinku programu Ostatnie Zdanie. Dzisiejszym moim gościem jest dr Jarosław Rzepa, członek zarządu województwa zachodniopomorskiego oraz przewodniczący Polskiego Stronnictwa Ludowego w Zachodniopomorskim. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy jest pan człowiekiem piechocińskiego? Człowiekiem piechocińskim. Jestem przede wszystkim członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego, szanując wybory, demokratyczne wybory w naszych strukturach. Również od tego czasu, kiedy kolega Janusz Piechociński jest naszym szefem, staram się pomagać mu, wspierać go. W żaden sposób bym się tak nie określał. Tak samo jak był prezesem Waldemar Pawlak, starałem się być, pomagać jako zachodniopomorski, bo wiem, że w tej układance jesteśmy tylko jednym z 16 trybów, ale myślę, że równie ważnym i w żaden sposób bym się w ten sposób siebie nie charakteryzował. PSL miał już dwóch członków w tej kadencji w zarządzie województwa. Przejęcie stanowiska nie miało charakteru pokojowego. Czy tak właśnie wygląda polityka? Tak, nie było to miłe dla mnie przede wszystkim. Przypomnijmy sobie okoliczności. Ja starałem się zawsze otwarcie, tak bym powiedział, z dialogiem podchodzić do mojego kolegi Jana Krawczuka, do którego nie żywię urazy, jeśli chodzi o te wydarzenia. Ja przede wszystkim też oceniam przez cały okres naszej współpracy, bo tak naprawdę to dzięki niemu zostałem dyrektorem Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska jeszcze wcześniej. Współpracowało nam się przez te pierwsze 4 lata bardzo dobrze. Mogłem realizować wiele, wiele pomysłów, do którego przekonywałem go jako wtedy wicemarszałka i członka zarządu. Natomiast w ostatnim okresie cała taka nieporozumienie między nami rozpoczęło się w momencie, kiedy zostałem wybrany na prezesa zarządu wojewódzkiego. I właściwie od tego momentu myślę, że nie było pewnej zgody na to ze strony kolegi Janka. Inaczej ma inne zdanie, albo miał inne zdanie na ten temat. Wydaje mi się, że w tym momencie już jest całkowicie inaczej. Rozmawiamy ze sobą normalnie, współpracujemy. Zresztą kandydowanie jego z list Polskiego Stronnictwa Ludowego do Parlamentu Europejskiego chyba też o tym świadczy, że jednak potrafimy przechodzić ponad pewnymi podziałami dla dobra wspólnego. A propos przechodzenia nad podziałami dla dobra wspólnego. Ostatnio PSL-em wstrząsnęła w styczniu sprawa w Świnoujściu. Jak pan skomentuje to wydarzenie? No ta sprawa dla mnie była i jest nadal jeszcze bardzo taka niesmaczna. Ci działacze, którzy doprowadzili do zgłoszenia tego do prokuratury, już nie są członkami Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zachowali się w sposób, powiem, delikatnie nieładny wobec struktur, bo powiadomili i Radę Naczelną, i wszystkie możliwe organy naszego stronnictwa. Natomiast jak się później okazało, racja raczej była po innej stronie. W tej chwili organizacja Świnoujścia się odbudowała, są nowe struktury, nowa koleżanka prezes, działają, widzę, że są zadowoleni, nawet na ostatnim święcie ludowym demonstrowali swoje zadowolenie. Natomiast do dnia dzisiejszego były prezes nie zwrócił sztandaru organizacji powiatowej, którą sam nie ufundował. To była składka wszystkich ówczesnych członków Polskiego Stronnictwa Ludowego. Apelowałem do niego chyba o honor tak naprawdę, bo wydaje mi się, że sztandar jest sprawą honorową. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi. I tak naprawdę żałuję bardzo, że działacze ze Świnoujścia no tego sztandaru nie mają i na naszym wojewódzkim święcie ludowym nie mogli stanąć obok swoich kolegów i koleżanek z pozostałej części województwa. Sprawa kolegi Pomieczyńskiego jest sprawą zamkniętą. Ja już do niej nie wracam. Żadnych zaproszeń ze strony prokuratury do dnia dzisiejszego nie było. A całą tą sprawę uważam za dla mnie za zamkniętą, natomiast niesmak został i również niejednokrotnie miałem pytania z Warszawy. Natomiast wiedząc, znając kolegę pana Pomieczyńskiego, koledzy z Naczelnego Komitetu Wykonawczego, współczuli mi jak gdyby tej całej sytuacji, jaka miała miejsce w naszym województwie. Pan minister Janusz Piechociński
We wrześniu 2013 roku miał taką sytuację w mediach. Publicznie upomniał Juliusza Brauna, ówczesnego prezesa Telewizji Polskiej, o to, że media nie przekazują informacji istotnych dla widzów. Jak Pana zdaniem powinna wyglądać relacja polityki i mediów? I szczerze mówiąc, zgadzam się ze słowami prezesa, bo nawet podsumowując tą kampanię, która zbliża się ku końcowi, trzeba powiedzieć, że brakuje chyba rzetelności często w przekazywaniu informacji przez media. Niestety to polityka zaczyna coraz częściej podążać za mediami, za tym, co media chciałyby, czym polityka miałaby się zajmować. I zamiast być, ta sytuacja być odwrotną, właśnie tak to wygląda i myślę, że tutaj prezes miał też na myśli najważniejsze sprawy gospodarcze, które przecież tak naprawdę decydują o tym, czy są nowe miejsca pracy, czy Polacy są zadowoleni, czy też dyskutujemy nad konkretnymi inwestycjami, które chcemy przeprowadzić, a tak naprawdę media skupiły się wokół sensacji, wokół niesmacznych tematów i to jest głównym tematem codziennych doniesień, kto kogo czernił, a tak naprawdę chyba nie o to chodzi w tym wszystkim. Myślę, brakuje nam, wracając jak gdyby do poprzedniego systemu, że tam mieliśmy tą propagandę sukcesu bardzo rozbudowaną i tu w pewnym stopniu bym powiedział, że brakuje nam tego, co powinno na co dzień towarzyszyć naszemu życiu, gdzie powinniśmy przede wszystkim rozwiązywać problemy, mówić o tych problemach, ale w takiej właśnie płaszczyźnie. Jest problem, znajdujemy środek, rozwiązujemy, mówimy o nim, co nam się udało, co powinniśmy poprawić. Natomiast taka walka polityczna, którą obserwujemy na co dzień, wydaje mi się, że Polacy są zmęczeni i chyba już mają tego dosyć. Przejdźmy dalej w takim razie. Panie Marszałku, jak się ma zachodniopomorskie rolnictwo? Zachodniopomorskie rolnictwo to jest całkowicie inny, posiada całkowicie inny charakter gospodarki rolnej w porównaniu do pozostałej części kraju. To jest gospodarka ziemią, która jest inna. Średnia powierzchnia gospodarstw w naszym województwie to jest ponad 30 hektarów. Przypomnę, że średnia krajowa to jest zaledwie 10,7, a w niektórych województwach nawet 4. Czyli tutaj mowa o jakimś wspólnym traktowaniu rolnictwa przez pryzmat krajowy jest trudny. Dlatego cały czas w rozmowach poprzednio z ministrem Kalembą, jak i z obecnym ministrem Sawickim wskazuje, że powinniśmy mówić o regionalnych politykach rolnych, tak aby szukać najlepszych rozwiązań dla danego regionu. Natomiast odnosząc się do naszego rolnictwa, to powiem tak, jesteśmy dobrze usprzętowionym rolnictwem, mamy dobrą strukturę agralną, mamy gospodarstwa towarowe, głównie w produkcji roślinnej, mamy bardzo słabą produkcję zwierzęcą. Mówię tak generalnie, nie oceniam poszczególnych miejscowości czy gospodarstw, ale tak w skali województwa to jest słabość. Jesteśmy potentatami, jeśli chodzi o produkcję drobiu, rzepaku, pszenicy. Natomiast nasze rolnictwo w najbliższym czasie musi postawić silnie na przetwórstwo, na ten wyższy poziom już organizacji rolnictwa, więcej grup producentów, bo w tej już prawie że globalnej Europie, jeżeli można tak powiedzieć, musimy dorównywać, musimy konkurować. Też nasza gospodarka, nasze rolnictwo musi zdobywać te przewagi konkurencyjne. Do tej pory taką przewagą było w miarę czyste rolnictwo, naturalna żywność. Tym powinniśmy przede wszystkim konkurować z naszymi partnerami z krajów zachodnich, ale też nie powinniśmy zapominać, że przede wszystkim powinniśmy produkować, bo często dopłaty, które mieliśmy w tym kończącym się okresie, spowodowały, że wiele areału naszego województwa było wyłączonych z produkcji i tak naprawdę tylko i wyłącznie nastawione na dopłaty i chyba każdy Polak wie, o czym mówię, mam tu na myśli o słynnych orzechach czy jabłoniach w ostatnich latach. Dosyć już takich praktyk. Musimy wrócić do produkcji i być rolnictwem konkurencyjnym, bo następne kraje czekają w kolejce. Ja przypomnę, że Rumunia, Bułgaria, ale i Chorwacja, a w przyszłości może nawet i Ukraina. Dlatego też mając świadomości tą przyszłość, te nasze rolnictwo powinno się zmieniać właśnie w tym kierunku przetwórczym i ta nowa perspektywa, która jest przed nami, daje takie możliwości,
daje możliwości powrotu do tej produkcji zwierzęcej, która jest taką naszą piętą achillesową. No i musimy do tego się dobrze przygotować. Wspomniał Pan, że ziemie przede wszystkim muszą pracować. Niektórzy politycy są zdania, że nieważne w jakim kapitale mają znajdowały się ziemie, ważne jest to, żeby te ziemie pracowały. Jak Pan odnosi się do tego? Nie zgadzam się z takim podejściem. Chciałbym się powiedzieć, że najlepiej, żeby to byli dobrzy gospodarze, tak? Bo to oczywiście rozumiem, że pewną taką dygresję, iż nieważne, czy to jest Polak, czy Duńczyk, jeżeli jest dobrym gospodarzem, to należy mu się w pełni możliwość gospodarowania, ale jesteśmy w województwie zachodniopomorskim, w Polsce i przede wszystkim powinniśmy zaspokoić potrzeby i oczekiwania naszych rolników. To oni powinni być właścicielami maksymalnej możliwej wielkości gruntów, a oczywiście takiej, która nie spowoduje, że będą mieli problemy ze spłatą choćby kredytów, rat kredytów hipotecznych. W tej chwili w zasobie naszym zachodniopomorskim została jeszcze duża powierzchnia gruntów. Agencja Nieruchomości Rolnych, jak również Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad tym, żeby umożliwić jak największą podaż gruntów dla naszych rolników. Za każdym razem budzi to pewne emocje, bo ziemia zawsze była elementem emocji. Zdecydowaliśmy się kiedyś na gospodarstwa rodzinne do 300 hektarów i chyba ten model gospodarstwa w naszym województwie jest najbardziej optymalnym. I tutaj ten ubiegły rok 2013, kiedy chyba największą powierzchnię udało się sprzedać dla rolnikom, blisko 13 tysięcy hektarów po preferencyjnych kredytowaniu z 2% oprocentowaniem kredytu. No chyba pokazało, że jeszcze to zapotrzebowanie jest. Kończą się niektóre umowy dzierżaw. Rolnicy mówią o tym, że jednak powinny wrócić do zasobu po to, żeby mogli kupić te ziemię. Co z młodymi rolnikami? Bo tutaj, jeżeli nie zastosujemy preferencji, zarówno jeśli chodzi o preferencyjną sprzedaż lub też uznanie dzierżawy jako pełnoprawną formę własności i danie tej ziemi rolnikom, młodym rolnikom, ale też i problem ze Skarbem Państwa, który zdecydował się kiedyś na trwałe rozdysponowanie gruntów. Oczekuję tych wpływów do budżetu państwa. Ja tutaj się akurat nie zgadzam z takim podejściem, bo uważam, że to interes Skarbu Państwa, a jaki jest tu powiedzmy sobie interes naszych zachodniopomorskich rolników, to też jest interes Skarbu Państwa. Jeżeli im będzie się dobrze wiodło, to i państwu się będzie lepiej. I uważam, że powinno się znaleźć takie mechanizmy, że jeżeli rolnicy teraz mają problemy już z kupnem, bo nie stać ich na to, bo mają kredyty hipoteczne, a nadal mają potrzebę zakupu, to państwo jednak powinno to widzieć, powinno też dać im szansę na powiększenie, czyli znaleźć takie metody preferencyjnego sprzedaży, aby ci rolnicy mogli to nabyć, bo tak naprawdę zbliża się 2016 rok i uwolnienie tej możliwości zakupu przez obcokrajowców spowoduje, że ta cena prawdopodobnie mocno wzrośnie. Na swojej stronie pisze Pan, że jest Pan zwolennikiem zdrowego stylu życia. Jak ważna jest dla Pana idea produktów tradycyjnych? No to chyba od samego początku, kiedy trafiłem do Urzędu Marszałkowskiego, kiedy po raz pierwszy rozpocząłem pracę z produktami regionalnymi, kiedy było ich 6 bodajże na początku, teraz mamy 26 z naszego województwa. Bo to trzeba troszeczkę patrzeć przez pryzmat celu, jaki to ma. Z jednej strony zachowujemy pewną odrębność, pewne tradycje kulinarne w naszym województwie. Staramy się uchronić je przed zapomnieniem. Budujemy pewną tożsamość regionu, bo to też jest niesamowita wartość dodana. Ale przede wszystkim popatrzmy przez pryzmat przyszłości. Po co wydawać za kilka lat ogromne pieniądze na leki? Lepiej chyba stosować albo próbować w tym naszym codziennym menu, w naszym żywieniu właśnie stosować te produkty naturalne, bo ja to zawsze mam problem, jak rozmawiamy zdrowa czy naturalna. Uważam, zdrowa to każda żywność powinna być, nieważne czy ona jest w wielkopowierzchniowym sklepie, czy też w małym osiedlowym. Natomiast naturalna pochodząca z naszego województwa. Jestem wielkim zwolennikiem tego, jestem całkowicie przeciwnikiem genetycznie modyfikowanych roślin. Uważam, że nasze rolnictwo i europejskie rolnictwo już na tyle wysoki poziom
hodowlany, wytwórczy przedstawia, że nie potrzeba nam genetycznie modyfikowanych roślin. I to jest też problem w kontekście żywienia zwierząt, bo w większości soja, która trafia do Polski, jest genetycznie modyfikowana i tutaj powinniśmy szukać alternatywy i w naszym województwie już próbujemy szukać, testujemy odmiany soi, polskie odmiany soi, aby dać możliwość przemysłowi temu głównie paszowemu alternatywy dla właśnie tych sprowadzonych głównie ze Stanów. Z rozmowy wydaje się być Pan politykiem przywiązanym do regionu. Po co w takim razie kandydowanie do Parlamentu Europejskiego? Tak, to myślę, że bardzo często brakuje pytań na spotkaniach. Tak naprawdę dlaczego ktoś chce kandydować? Co chce w tym Parlamencie Europejskim zdziałać? W jakich obszarach czuje się mocny? Ja jestem z wykształcenia ogrodnikiem, czyli jest mi ten temat związany z obszarami wiejskimi, rolnictwem dobrze znany. Przez 11 lat pracowałem w praktyce, czyli mam też pojęcie o problemach, realnych problemach rolników i jakie ja widzę zagrożenia w tym następnym okresie programowania, bo teraz tak naprawdę to, co często w debatach się odbywa, ta dyskusja na temat podziału środków, czy też na co pójdą, to jest tylko już wyłącznie post factum, ponieważ Komisja Europejska podjęła decyzję, państwa zgodziły się na środki. Teraz decydujemy tylko ewentualnie o szczegółowych kierunkach. Natomiast te osoby, które zostaną wybrane, tak naprawdę by decydowały o tym, jak ta komisja, jak ta Europa będzie wyglądała w pewnym stopniu po 2020 roku. Ja przede wszystkim obawiam się, że coraz częściej słyszymy o tym, że trzeba zlikwidować albo ograniczyć wspólną politykę rolną. Jestem przeciwnikiem tego. Uważam, że Polska jeszcze ma wiele do nadgonienia. Obszary wiejskie jeszcze muszą w infrastrukturę się zaopatrzyć, jeżeli tak można powiedzieć. Nasze rolnictwo jeszcze ma w pewnych obszarach dużo do zrobienia, jeśli właśnie chodzi o przetwórstwo choćby. I tutaj jestem przede wszystkim zwolennikiem i obrońcą wspólnej polityki rolnej. Druga sprawa to temat bezrobocia wśród młodych i starzenia się właściwie głównie całej Europy, bo to jest ogromny problem, który dotyka w tej chwili państwa Europy. I trzecia, chyba fundamentalna sprawa, to zatracanie przewag konkurencyjnych w stosunku do już Europy, w stosunku do świata. Bo jeżeli my prowadzimy bardzo restrykcyjną politykę energetyczną, powodującą wzrost nośników energii i przez to spadek konkurencyjności, jeżeli bardzo mocno stawiamy na ochronę środowiska, owszem, ale jednocześnie obniżamy swoją konkurencyjność na tle Chin, Indii czy Stanów Zjednoczonych, to jak my mamy teraz konkurować wobec tej strefy wolnego handlu między Europą a Stanami Zjednoczonymi? My na starcie jesteśmy już w jakiś sposób w gorszej sytuacji, a dlatego też tutaj też musimy ten konserwatyzm Europy albo też takie w pewnym stopniu samobiczowanie się musimy zadać sobie pytanie, w którym momencie my jesteśmy. Wyprowadziliśmy przed kilkunastoma laty przemysł do krajów tych wtedy jeszcze mało demokratycznych, można powiedzieć, czy nadal są demokratyczne. Doprowadziliśmy, że te kraje bardzo szybko rozwinęły się, przechwyciły technologię, teraz zaczynają już same mocno konkurować i Europa zaczyna mieć problem, bo Europa poszła na usługi, Europa poszła na zapomniała trochę o produkcji. Teraz próbujemy wracać z tymi firmami do Europy, ale jednocześnie brakuje nam konkurencyjności, brakuje nam kalkulacji kosztów. Także tutaj myślę, że Europa powinna wrócić do produkcji, żeby jednak móc konkurować i bardzo mocno myśleć o ograniczeniu tego jak gdyby samobiczowania się. PSL należy do europejskiej chadecji. Platforma Obywatelska również. Czy czuje się Pan chadekiem? Jeżeli byśmy tak z punktu widzenia takiej Europy, to myślę, że tak. Należymy do Europejskiej Partii Ludowej wspólnie z naszymi koalicjantami z Platformy Obywatelskiej. Największe ugrupowanie, czyli tak patrząc z pragmatycznego punktu widzenia, tam gdzie można najwięcej załatwić naszych problemów, bo przypomnijmy sobie, jesteśmy tylko jednym z krajów większym, ale jednocześnie nie decydującym.
ten budżet, który teraz został zatwierdzony, przypomnijmy, że to jest pierwszy budżet, gdzie realnie dochody Komisji, dochody Unii Europejskiej spadły, to jest 950 miliardów, ale my mamy ich najwięcej, bo 106. Trzeba z tego korzystać, bo myślę, że po roku 2020 my już nie będziemy takim biorcą gdyby środków. Na pewno nadal się będziemy rozwijać, czyli będziemy musieli więcej do tego budżetu wkładać, a jednocześnie, tak jak powiedziałem wcześniej, czekają następne kraje na te unijne większe pieniądze i ta sytuacja nam się zmieni. Co będzie, jeżeli okaże się, że nie wykorzystaliśmy tej perspektywy na to, żeby podnieść tą konkurencyjność naszej gospodarki, nie tylko w stosunku do krajów tych wcześniejszych Unii Europejskiej, ale wobec krajów dawnego bloku wschodniego, gdzie tak naprawdę to jest główny obszar, gdzie powinniśmy szukać rynku zbytu dla naszych produktów, bo tak naprawdę z nimi nam najłatwiej się gospodarczo dogaduje i nie obrażałbym się tutaj, bardzo źle oceniam zachowanie opozycji, ale też i części rządu, jeśli chodzi o sprawy ukraińskie. Cierpimy na tym nasze zakłady przetwórcze, nasi rolnicy. Nie zgadzam się całkowicie, bo popełniamy kolejny raz błąd, że zamiast myśleć gospodarczo, być ten krok z tyłu przed polityką, to często niestety politycy nie mają chyba takiej wrażliwości na to, że jednak zanim coś powiedzą, powinni przede wszystkim patrzeć, jak to wpłynie na naszą gospodarkę i czy przypadkiem nasze firmy na tym nie stracą, czy przypadkiem Rosja albo inny kraj nie wprowadzi embarga, bo tak naprawdę to są miejsca pracy, to jest rynki, które się buduje wiele lat i wydaje mi się, że tutaj taka nasza nadgorliwość w polityce gospodarczej, a gospodarce akurat nie służy. Mhm. Ostatnio Parlament Europejski był krytykowany w Polsce za uznanie ślimaka jako ryby śródlądowej. Było to potrzebne francuskim rolnikom po to, żeby mogli dostać dopłaty do hodowli. Jak pan ocenia tego typu działania? Rozumiem Francuzów, którzy próbowali szukać wyjścia dla swojej hodowli. Z punktu widzenia rozumiem, że to lobby na tyle było silne, że potrafili sobie to w jakiś sposób wywalczyć w Komisji Europejskiej. Z punktu widzenia takiej normalności no to jest to absurd, bo tak samo jak kiedyś prostowaliśmy banany, tak teraz udajemy, że ślimaki są rybami. No myślę, że nie. Jemy drzem z marchewki. Tak, albo teraz słyszymy też o ograniczeniach w cynamonie, no to jest ten element, który ja mówiłem wcześniej, jeśli chodzi o energetykę. Unia Europejska czasami idzie już w absurdy. Myślę, że europarlamentarzyści spod znaku Polskiego Stronnictwa Ludowego jasno o tym mówią. Nie zgadzamy się na coś takiego, bo tak naprawdę chyba to jest zatracenie pewnych podstawowych wartości, ale jestem przekonany, że tak nie będzie w przyszłości, że wrócimy do tych takich podstawowych, może nie tyle wartości, bo tu trudno mówić, jeżeli widzimy, co się dzieje w Europie, jeżeli które środowiska coraz częściej dochodzą jak gdyby bardziej do głosu, które są, jest to akceptowane, a gdzie te podstawowe tradycje albo fundamenty jak rodzina. Kiedy mamy ogromny kryzys społeczny, kiedy właśnie to chyba ten minus, ogromny minus Unii Europejskiej w Polsce, kiedy ta wolność spowodowała, że choćby w naszym województwie rodzi się najmniej dzieci, mamy największą liczbę rozwodów. To jest chyba te skutki uboczne bycia w Unii Europejskiej, które sobie nie daliśmy sobie rady z tym. Boję się jeszcze o innej rzeczy, jeżeli Polska stanie się już krajem bardziej zamożnym, zderzymy się z falą emigracji, znaczy się tutaj przypływu do nas prawdopodobnie z krajów Afryki czy Azji osób. Jak my sobie z tym poradzimy? Bo widzę, że wiele krajów zachodniej Europy sobie z tym nie radzi. Do tej pory, dopóki jeszcze nie jesteśmy atrakcyjni, powiedzmy sobie, jesteśmy takim narodem głównie składając się z Polaków, ale myślę, że to też do nas kiedyś nas to czeka i z tym będziemy musieli również sobie zderzyć. Proszę mi powiedzieć, nie będzie panu żalu zostawiać regionu, jeżeli dostanie pan mandat? Czy nie będzie mi żal?
Inaczej bym się zapytał, kto powinien Polskę reprezentować w Parlamencie Europejskim? Jeżeli ma być tam 51 przedstawicieli, to uważam, że to powinni być najlepsi ludzie, znający najlepiej problemy nie tylko regionu, ale również Polski, ale przede wszystkim grać w jednej drużynie, ponieważ tych naszych 51 jest tylko kilkuprocentowym udziałem w stosunku do ponad 700 europarlamentarzystów. Region uważam, że jeżeli wyborcy postawią na mnie, znam problemy tego regionu. Od 5 już lat pracuję na co dzień nad rozwiązywaniem problemów tego regionu. Środowisko tych obszarów wiejskich jest mi bardzo dobrze znane. Wiem, co jeszcze potrzeba nie tylko naszemu rolnictwu, ale naszym mieszkańcom, bo patrząc na to, że rolnictwo jednak, my jesteśmy wszyscy konsumentami produktów rolnych, czyli tak naprawdę uczestniczymy w tym na co dzień. Właściwie obszary wiejskie to 95% naszego województwa. Mamy dużo tematów infrastrukturalnych do załatwienia. Dlaczego nasz region, często mówiąc, że mamy ogromny potencjał, a jednocześnie nie rozwijamy się wystarczająco szybko? Chyba to wyłączenie komunikacyjne jest takim podstawowym elementem. Dobrze, że to się zmienia. Dobrze, że zapowiedzi są, że będziemy dalej budowali główne arterie drogowe, czy rzeczne, czy też morskie. Trzeba tego pilnować. Trzeba też dbać o to, aby w Komisji Europejskiej te nasze, choćby środkowoeuropejski korytarz transportowy miał odpowiednią rangę, żeby tam te środki były też zagwarantowane. Są też środki, które można bezpośrednio pozyskać z Komisji Europejskiej. Mam tu na myśli o projektach LIFE Plus. Korzystamy, możemy jeszcze więcej skorzystać, ale tak naprawdę liczy się ta przyszłość i to, jak ta Europa będzie wyglądała. Przypomnijmy sobie, że są już nawet propozycje, żeby niektóre kraje wystąpiły z Unii Europejskiej. Czyli za kilka lat możemy obudzić się w całkowicie innej Europie. I pytanie, czy my tą szansę, którą mamy teraz przez te 7 lat, odpowiednio wykorzystamy. Panie marszałku, jest pan szefem szczecińskich struktur PSL. Czy, abstrahując na chwileczkę od kandydatury do Parlamentu Europejskiego, będzie pan startował w wyborach na fotel prezydenta Szczecina? Nie myślałem o tym, aby startować w wyborach na prezydenta Szczecina. Myślę, że większość partii politycznych ma z tym ogromny dylemat. Na pewno Platforma. Tak, myślę, że nasi koalicjanci szczególnie. Polskie Stronnictwo Ludowe do tej pory nie było zbyt widoczne w dużych miastach. Część mieszkańców, mam wrażenie, że odcinało się przez pewien czas od swoich korzeni, bo tak naprawdę większość mieszkańców pochodzi, a ma bardzo ścisłe związki z obszarami wiejskimi. I to chyba niedobrze, że tak próbujemy coś ukrywać albo wstydzić się tego. Ja się tego nie wstydzę. Ja jestem na przykład dumny z naszych zespołów ludowych, z naszej kultury. Czasami być może nie na najwyższym poziomie, ale ci ludzie robią to z pasji, robią to z zamiłowania. I chciałbym tutaj jak najbardziej przekonywać Szczecinian do tego, że Polskie Stronnictwo Ludowe to partia, która nie prowadzi negatywnej kampanii, nie zrywa nikomu banerów, plakatów, szanujemy inne poglądy. Natomiast też mamy swoje. Dla nas fundamentem to jest rodzina, jest gospodarka. Mówimy o tym. Niestety w tym świecie takich żarłocznych, bym powiedział, mediów, czy też społeczeństwa, nie do końca się to przebija, ale mamy od 120 lat ugruntowany, jak gdyby, czy też stały kręgosłup i chyba dzięki temu trwamy przez tyle lat w niezmiennej formie, w formule jako stronnictwo. Tylko u nas jest możliwe, że z dnia na dzień zmienia się prezes i partia nie przestaje istnieć, albo nie przewraca się, jak gdyby. Pokażmy sobie w innych partiach, gdzie to są typowe partie wodzowskie. Funkcjonowanie ich bez tych najważniejszych osób byłoby raczej niemożliwe, albo doprowadziłoby do takich ogromnych napięć. U nas udało się jednak, że jest inaczej. Funkcjonujemy dalej, chyba szanujemy tą demokrację i chciałbym, żeby tak dalej było. Panie marszałku, ostatnie zdanie.
Szanowni Państwo, ja zapraszam 25 maja do urn wyborczych. Pokażmy, że jesteśmy społeczeństwem obywatelskim. Nawet jeżeli nie zgadzamy się z polityką prowadzoną przez partie polityczne, jest to nasz obowiązek, żebyśmy poszli. PSL gwarantuje normalność i walkę o polskie interesy, o interesy zachodniego Pomorza. Będziemy starali się tak robić. Jesteśmy kandydatami z tego regionu. Znamy te problemy. Jeżeli naprawdę w 89% dostrzegamy te pozytywne skutki bycia w Unii Europejskiej, to powinniśmy również to wyrazić w urnach wyborczych już za kilka dni w niedzielę. Dziękuję Panie Marszałku. Dziękuję bardzo. To było ostatnie zdanie. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.